krótki filmik z życzeniami na różne okazje, gotowy do udostępnienia lub przesłania w załączniku poczty elektronicznej, jest bardzo miłym sposobem na zastąpienie kartek pocztowych, które z uwagi na zmianę w stylu życia wychodzą już z praktyki, wychodzą z użycia. Możliwości wykonania takiego filmiku jest wiele, podobnie jak wiele może być kartek pocztowych. Ja pokażę swój sposób tworzenia takich filmików. Na krótki filmik z życzeniami składają się trzy elementy składowe. Po pierwsze, tekst życzeń. W tekście znajduje się informacja, komu jest dedykowany oraz samo przesłanie. Moim zdaniem najbardziej sprawdzają się życzenia w formie wierszyka. Korzystając z komputera, opracowuję i zapisuję w notatniku część wiersza. Tekst będzie można wykorzystać bezpośrednio w edytorze wideo, albo najpierw w edytorze graficznym opracować ozdobny napis, a następnie użyć podczas montażu jako plik graficzny w formacie PNG. Na tło wizualne najbardziej nadają się zdjęcia kwiatów. Kwiaty zawsze kojarzą się sympatycznie, są bardzo ładne i przenoszą pozytywne emocje. Bardzo często w rzeczywistym świecie właśnie kwiaty towarzyszą składaniu życzeń na różne okazje. Podczas składania życzeń przez internet zdjęcia kwiatów dobrze zastępują kwiaty naturalne. Najczęściej korzystam z własnoręcznie wykonanych fotografii. W internecie jest oczywiście mnóstwo pięknych zdjęć do pobrania, ale użycie własnego zdjęcia daje więcej satysfakcji. Poza tym fotografowanie to po prostu jedna z moich pasji. Po zrobieniu zdjęcia najczęściej trzeba wykonać odpowiednią edycję. Przygotowanie zdjęć jest więc drugim krokiem w zebraniu materiałów roboczych do edycji wideo. Podkład muzyczny jest nieodłącznym elementem filmiku z życzeniami. Niestety nie dysponuję możliwościami tworzenia własnej muzyki, dlatego posługuję się muzyką pobraną z internetu. Najczęściej źródłem muzyki jest biblioteka audio dostępna na YouTube. Oferuje ona mnóstwo muzyki do bezpiecznego pobrania i użycia we własnej twórczości. Po przygotowaniu wszystkich materiałów uruchamiam edytor wideo. Jeśli chodzi o mnie, to korzystam z płatnego programu Camtasia, ale równie dobrze można wykorzystać programy darmowe, np. Olive Video Editor. Podczas edycji wszystkie elementy składam w całość. Staram się, aby filmik nie był zbyt długi. Nikt przecież nie wygłasza godzinnych przemówień z życzeniami. Wystarczy tylko kilka, ale zgrabnie złożonych słów, aby przekazać to, co mamy do powiedzenia.